Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. Dzień dobry, kochani, witam Was w Pepko. Zobaczcie, co tu się dzieje, szaleństwo. Mamy z kolekcji Modern Flowers teraz fajne takie słomeczki zakręcone, 10 zł za dwie sztuki, w ładnym pastelowym różu i w takim fajnym niebieskim kolorku. Słomki mają po 20 cm i to są sz słomki szklane. Kolejną rzeczą z nowości, jaka pojawiła się w Pepko, to są cytrynowe, lemonkowe świeczki. Mm, koszt 5 zł za dwie sztuki, i to są świeczki, które mają odganiać przede wszystkim też komary, bo ten cytrynowy zapach niestety im przeszkadza. Jest bardzo duży wybór tych cytrynowych świeczek, ale to są akurat z najnowszej kolekcji. No i zobaczcie, tutaj fajny z tej kolekcji egzotyk mamy osłonki na stojaczkach w dwóch wielkościach. Metalowe stojaczki e, są. E, Czarne i one kosztują 25 zł. Te osłonki e, mamy niższe i wyższe. Szersze są 13 cm średnica i 15 cm średnica. I te większe kosztują 40 zł. Ale mm, same osłonki są metalowe i naprawdę bardzo ładne. Fajnie się będą w nich kwiatki prezentowały, bo mają taki też zielony, fajny. Kolor, który będzie się ujednolicał troszeczkę, a jednak będzie dodawał też designu, także to powiem Wam, genialna sprawa. I nie tylko oczywiście na kwiatki, bo możemy to wykorzystać na wiele różnych rzeczy. Tutaj z tej kolekcji egzotyk pojawiły się dwie maty, takie kuchenne w komplecie. 35 na 45 mają wielkość maty i kosztują 15 zł. Maty są oczywiście z tymi papajami, liśćmi tropikalnymi. Przepiękny, bardzo wzór, bardzo kolorowy. No i on w połączeniu z całą kolekcją dodaje naprawdę bardzo fajnej sprawy. Tutaj znowu z tej cyternowej kolekcji. Mamy takie większe świeczki, bardziej na zewnątrz, czyli piknik. Kolekcja piknik, cena 20 zł, czas palenia 21 godzin więc spoko, całkiem niezły. Jak za tą cenę. No, i przynajmniej wyzbędziemy się komarów, bo komary tego cytrynowego zapachu też nie za bardzo lubią. Mamy też nowe patyczki w tej kolekcji EXOTIC Patio. One są przepiękne, powiem Wam. Zapach naprawdę genialny, koszt 15 zł za patyczki. No, i mamy też tutaj sporą pojemność tego płynu, więc nie do, że ładnie to wygląda, bardzo elegancko. No, to jeszcze mamy też bardzo ładny zapach. Z boku jest oczywiście. Tutaj na górze mamy możliwość powąchania sobie i przetestowania. Tutaj znalazłam też taki bardzo fajny dywanik. Słuchajcie, 50 zł, 120 na 80 wielkość, więc mega fajny. No oczywiście on nie jest wodoodporny, więc trzeba się z tym liczyć, ale dywanik naprawdę miał bardzo fajny wzór w te liście. To jest też ta kolekcja Exotic, Patio, ale zobaczcie, to jest połowa rozłożona. No i te frędzelki na końcu, wykończenie. Bardzo fajnie to wygląda, taki ciepły, fajny klimat wieczorowy. Więc, jeżeli macie teraz balkon gdzieś zadaszony, to jak najbardziej myślę, fajna sprawa. Dywanik naprawdę ładnie się prezentuje. No i widać, że jakościowo jest taki porządny, fajnie utkany i te kolory są bardzo fajne, więc. No myślę, że fajnie. E, kolejną rzeczą, jaką zobaczymy, to są e, koce. Słuchajcie, koce 1,50 m na 2 m 35 zł kosztuje koc. No oczywiście tutaj mamy poliester, jest to mięciutki taki kocek, taki wiecie, do otulania się wieczorową porą na balkonie, ale bardzo ładne żywe kolory. No i coś bardziej z tej kolekcji Exotic Patio takiego stanowanego. Również 35 zł, również ten sam wymiar 50 na 2. No i tutaj już mamy taką kolekcję do tworzenia. Bo w tym wzorze możemy kupić wiele innych rzeczy, a kocyki są naprawdę mięciusieńkie, bardzo przyjemne. Wzorów też jest sporo, jak widać tutaj po prawej też były takie bardziej blado szaro różowe a tu mamy obrusiki. Zobaczcie, my 40 na 220, obrus kosztuje 40 zł, no i jest bardzo kolorowy. Więc również jest to kolekcja Exotic Patio, więc daję Wam znać. Pojawiło się sporo rzeczy z tej najnowszej kolekcji, więc warto do Pepko zaglądać, żeby co chwilę gdzieś tam um, upatrzeć coś nowego, bo oni jednak ten asortyment mają spory, co chwilę dokładają, nie wiem jakim cudem zajdują na to miejsce. No i ten kot, zobaczcie, ten fuksjowy ten kolor je się tak przepięknie wybija, 86 na 170, e, to jest wielkość koca i kosztuje tylko 25 zł. I powiem Wam, taki koc naprawdę na tarasie czy na balkonie to genialna sprawa. Zobaczcie, jak ta piękna, pięknie się wybija ten funkcjowy kolor na tych monsterkach. No i ta papaja gdzieś tam jeszcze smoczy owoc, gdzieś tam się przebija. Przepięknie to wygląda. Powiem Wam, że jak nagrywałam film, to nie widziałam tej ceny. Nie zwróciłam na nią uwagi, że ona kosztuje 25 zł. No i chyba popędzę i kupię ten koc, bo cena jest naprawdę e, bardzo fajna, a bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że taki kocyk się przyda w każdym domu. E, Niedalże ładny to jeszcze praktyczne. Teraz w tej kolekcji również z papają mamy rękawicę kuchenną za 6 zł pojedyncze sztuki. One są również w tej kolekcji monsterkowej, tak jak tutaj widać ze smoczym owocem. Wszystko kosztuje dokładnie tak samo, więc no i mamy też tutaj ten fuksjowy kolor, który nam przebija na tej rękawicy też gdzie nie gdzie. No i tutaj już Wasza decyzja, zostawiacie. Fajnie, że pojedyncze sztuki i w takim samym wzorze są po obu Stronach. No i tutaj też się pojawiła z arbuzowej kolekcji przepiękna ceramiczna, duża misa. Na przykład na truskawki, na arbuza, na owoce, na sałatki. Myślę, że ona będzie fajna w takiej porze wiosenno-letniej. Koszt misy: 30 zł, a pojemność 2 litry. Więc naprawdę sporo, ona jest dosyć ciężka, porządnie wykonana, no i bardzo ładnie się prezentuje. Także myślę, że i sałatka, i owoce wszystko tutaj będzie fajnie się prezentowało, fajnie będzie wyglądało mm, i będzie tym bardziej jeszcze bardziej smakowało. Do kolekcji, do arbuzików, bo wiecie, że człowiek jednak je oczami często. E, tutaj mamy takie monsterki, e, podkładki, bardzo fajne, bo są takie dosyć realistyczne, a koszt takiej podkładki to jest 8 zł, i ona ma wymiar 45 cm na 38,5 cm. No i co jest fajne, to to, że one po obu stronach wyglądają identycznie, więc tak jakby są dwustronne, nieważne, której strony użyjemy, m, będą wyglądały y, ok. Więc wydaje mi się, że to będzie hitem, bo cena jest niewielka, a jednak wykorzystanie bardzo fajne. Mamy też z tych słoiczkowych nowości troszeczkę. Bo tutaj mamy fajny za 5 zł fajną szklanku kubek. Ze słomką, więc zakrywamy pojemność spora, ponad 400 ml, więc i na mrożoną kawę, i na jakiś napój, i na wodę dla dzieci czy dla dorosłych. Myślę, że to też fajna opcja, przynajmniej nam nic nie wleci. No i mamy też monsterkowe, duże fajne patery. Zobaczcie, to jest szklana patera. Dosyć ciężka, koszt 20 zł, a jej wielkość to jest 26,5 cm długości, 24,5 cm szerokości, 2,5 cm wysokości. Ale monsterka się bardzo fajnie prezentuje. Ta patera też ją można wykorzystać czy na tarasie, czy po prostu nawet tak na stole. Ona nawet i na wielkanocnym stole by fajnie wyglądała. I myślę, że każde zastosowanie na nią znajdzie, czy to na stół, czy jako dekoracja. Spoko. Z plastikowych rzeczy troszeczkę się pojawiło jeszcze. Tutaj mamy takie dwie miski, jedna z nich ma uchwyt do przenoszenia. No i to kosztuje 17 zł. Mamy jedną 13 cm i 17 cm 200 ml, 600 ml pojemności, ale fajne są te uchwyty, że wiecie, jak już wykorzystamy, składamy jedno w drugie, i jeszcze mamy uchwycik do przenoszenia, łapiemy w rączki. I przenosimy. Jest to w dwóch kolorach, więc też dopasujemy. I tak samo jeszcze pojawiły się takie ogromne dzbanki, również plastikowe, lekkie, przenośne. Słuchajcie, dzbanek kosztuje 25 zł i ma 2 litry. Dobrze mówię, 230, 2300 ml, czyli ponad 2 litry mamy tej pojemności ale bardzo fajny, szeroki taki. Szkoda, że jeszcze nie ma pokrywki, bo by się przydała. No i tu mamy wyciskarkę do owoców. Zobaczcie, do cytrusów 700 ml pojemności. Koszt 10 złotych, plastikowa, więc też lekko możemy zapakować w plecak i przenieść gdzieś na jakiś piknik. Jak będziemy gdzieś tam jakieś cytrusy czy pomarańcze wyciskać, więc też fajna opcja, no i tu już jest taka pokryweczka, w drugą stronę wkładamy pojawiło się też bardzo fajne tutaj asortymenty dla psów i kotów. Zobaczcie, jakie miseczki na karmę e, koszt 10 zł, więc wszystkie koteły będą szczęśliwe. Piesły również, bo miseczki są mega fajne. Oczywiście dla małych piesków, no bo to nie ma się co oszukiwać. Duże psy to tak popatrzą się tylko na to, o co chodzi. Duża miska już dla psa, porcelanowa, to jest 35 zł, ceramiczna. No, to jest 35 zł, ale już jest taka, wiecie, fajna, elegancka, ładna, łatwa w utrzymaniu czystości przede wszystkim. Na stoisku psim się jeszcze pojawiły takie fajne maty chłodzące. Słuchajcie, w kształcie truskawki, 54 cm na 60 cm. koszt takiej maty 35 zł. No i one są też w różnych kształtach, bo mamy jeszcze arbuzika takiego samego. Też mata chłodząca, więc myślę, że pieską też można ulżyć. No i pies też będzie szczęśliwy, nie ma się co oszukiwać, no, jak będzie mu trochę lżej, ale za to dla dzieci bardzo fajne kapoki się pojawiły, słuchajcie, pianki takie utrzymujące dzieci na wodzie, żeby nie nosiły tych kółek, mega fajna sprawa, zapinane są na suwak, dodatkowo na rzepę, żeby ten suwaczek tam nam do góry właśnie tak nie podchodził, no, i z boku mają takie pszczółkowe mm, skrzydełka, bo one z tyłu mają po prostu pszczółkę, więc naprawdę mega fajna. Zabezpieczenie też od dołu, żeby nam to się dziecko nie wyślizgnęło z tego. Genialna sprawa. Koszt 60 zł. Myślę, że to będzie hitem tego roku i bardzo wiele dzieci będzie z tego korzystało, bo jest to świetna opcja. I tak, jak widać, jest to w Pepko w różnych rozmiarach, a tu są opisy, na jakie dziecko, na jaki wzrost jest dany rozmiar, więc warto też zerknąć na to i się tym zasugerować. Ale oczywiście warto też na dziecko przymierzyć, więc uważam, te pianki będą genialne. Zobaczcie jeszcze, jakie mamy fantastyczne płetwy dla dzieci. Płetwy syrenki za 25 zł. Mamy też opisane rozmiary na nóżkę, jaką pasują. Dodatkowo mamy też płetwy, zwykłe takie, wiecie, dla, raczej dla chłopców, bo dziewczynki raczej wybiorą te syrenki. I zobaczcie na te okularki przecież to jest jakaś petarda. Unikorny, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Obstawiam, że wszystkie dziewczynki będą chciały to mieć. Koszt okularków 17 zł. No są po prostu bajeczne. Jednorożce naprawdę rządzą. Dla chłopców mamy rekinki. No, oczywiście, dziewczynki też mogą, ale widać, że jest tu taki podział chłopiec-dziewczynka i mamy też drugie dla chłopców w takie fale niebieskie z jakimś tam pieskiem. A dla dziewczynek, jeszcze tam są takie syrenkowe. Więc strój do tego w seremkę i dzieci mamy przeszczęśliwe, będą pląsać po tej wodzie, w tym jeziorze czy na basenie. Super, naprawdę ogromny asortyment, jeżeli chodzi o takie letnie zabawy dla dzieci, czy pontony, czy jakieś materace, ogromny wybór. Tak samo bardzo gorąco Wam polecam te paletki do badmintona, koszt 30 zł, one są piankowe, bardzo lekkie, mają duże lotki, więc dzieci bardzo chętnie będą... Się tym bawiły. Ja się w zeszłym roku bawiłam z trzylatką takimi paletkami i gorąco Wam je polecam. Myślę, że dadzą sobie dzieci spokojnie radę. Mamy też ogromne zestawy do baniek no i oczywiście też jest sporo takich artykułów podróżnych na tym będziemy kończyć. Warto zwrócić na to uwagę, bo często gdzieś wyjeżdżamy, a takie gadżety bardzo ułatwiają nam e, rzeczy. No i zobaczcie, na przykład za 2 zł mamy osłonki przeciwdeszczowe, takie mm, płaszczyki, a w kioskach kosztują nad morzem czy gdziekolwiek po 10-15 zł albo taka torebeczka mm, Barbie. Myślę, że też e, dziewczynki chętnie w coś takiego będą pakować, choćby strój kąpielowy. Koszty 20 zł. Ale tu są też bardzo fajne zestawy, zaraz Wam pokażę, um, z najnowszej kolekcji, w których będzie trzy w sumie takie saszetki. Eee, otóż to o to mi chodziło. Zobaczcie, mamy trzy kosmetyczki, więc wszystko foliowe, fajne do zapakowania yy, i na plażę, i wszędzie. Na tym będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się taki przegląd spodobał. Dajcie znać, czy w Waszych Pepkach są już te kolekcje, a jak nie, to zaglądajcie, bo na pewno pojawią się na dniach. Eee, dziękuję za dzisiaj, życzę Wam miłego dzionka, do zobaczenia. Pa!